Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie otrzymał dofinansowanie na realizację działań w programie Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2022. Znaleźliśmy się w gronie 50 beneficjentów z całej Polski, którzy otrzymali wsparcie finansowe na działania w ramach programu. Projekt, który realizujemy, nosi nazwę Kulturalna Giełda Inicjatyw – Zróbmy to razem. Dom Kultury Plus to program dwuetapowy. Pierwsza część zakłada przeprowadzenie badań potencjału i potrzeb w wybranej grupie społecznej lub wiekowej. My przyjrzeliśmy się kulturalnym potrzebom młodzieży, to jest osobom od 11 do 18 roku życia. Dla tej grupy przygotowaliśmy ankietę. Badanie prowadziliśmy także w trakcie spotkań z osobami działającymi na rzecz młodzieży i mieszkańcami. Były to swobodne rozmowy oraz wywiad pogłębiony, który miał miejsce w trakcie warsztatów odbywających się w czasie trwania pierwszej części projektu. Raport z przeprowadzonych ankiet dostępny jest na stronie internetowej ośrodka www.moksial.pl. Podsumowanie ankiet oraz ogłoszenie konkursu inicjatyw i wyłonienie działań do realizacji zakończy pierwszą część projektu. Wierzymy, że ten etap pozwoli nam odkryć i rozwinąć lokalne talenty, pogłębić relacje z młodzieżą oraz z mieszkańcami, którzy mają chęć i pomysł na działanie. Liczymy również na to, że w drugiej części uda się zintegrować jeszcze bardziej mieszkańców naszej miejscowości poprzez kulturalne działanie. Wydarzenia, które wyłonimy do realizacji w konkursie inicjatyw, będziemy realizować w drugim etapie programu od 30 lipca do 14 listopada bieżącego roku. Już dzisiaj zachęcamy młodzież do udziału w zwycięskich inicjatywach.